witam serdecznie na kanale Azji Azji. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj wytłumaczę wam parę spraw, dlaczego doniosłem na Rado, bo zwykle nie donoszę na ludzi. Ale Rado nauczył mnie tego, że po prostu jeżeli coś, to na policję się dzwoni. Dlatego przyzwoniliśmy 1 grudnia na Rafika na policję, gdzie Rado pokazał list gończy na Rafika, który miał z Polski. Gdzie Rafik jest tylko poszukiwany w Polsce. Ale to mniejsza z tym. To właśnie Rado mnie tego nauczył. I dzisiaj pokażę wam dokładnie dlaczego. Bo wszyscy pytają się, dlaczego donoszę. I udowodnię wam parę rzeczy. Bo koniec. Koniec z dobrocią. Radziu, szelki to nie dla skinheada, tylko specjalnie dla ciebie. Bo kolor czerwony cię drażni. I dobrze o tym wiesz. Także oglądajcie. Wstawię tutaj części tego, co mówił, tylko wytnę części opornej. Pomóż tym ludziom. Na mnie wysyłasz ludzi, żeby was wszystkich raki jadły. Sagała, Ariel Sagała. Przysięgam na Chrystusa, żebyś kurwo zdechł. Żebyś kurwo jebana chodziła, taka twoja matka, alkoholiczka, twój ojciec. Dobrze, nie rozkręca się już. Co nie rozkręca się? Prawdę mówić. Pod sądem, kurwo, przyjedź, przyjedź. Szmatławcu jebany. Ty mówisz na ostatnim filmiku, ty na ostatnim, kurwa, filmiku mówisz, że wszystko, co się dzieje wokół Rado, to my podpisujemy. A ty co robisz? Rado, Jacek Koronawirus. A co ty, kurwa, robisz? Ty podpisujesz Rado. Zrób coś swojego. Do babki spierdalaj, żeby cię ra... Wiesz co? Żebyś ty kurwo zdechł. Ty na Luisa? Nie jest daleko. Dzisiaj jest sprawa. Czemu nie przyjechałeś? Taki youtuber jesteś? Ty kurwa szmatła... Szmatławcu jebany. Żebyś zdechł. Żeby twoja cała rodzina... Agnieszka? Eliza? Ty kurwa do Anki Spreta? Chcecie? Ja wam pokażę. Chcesz? Oj, będziesz bidny. Będziesz kurwo bidny. Nie u niego na kanale, u mnie. Cię kurwo zajebie. Zajebie was wszystkich. Słuchajcie, Radek jest teraz zdenerwowany, bo sprawa nie, się... Nie, jestem zdenerwowany. Tylko nie pozwolę. Siedzi kurwa na fotelu. Tego kwiata byś kurwo podlał. Dobra, zrobimy update. Jeżeli... Update? Ja mu zrobię update'a, kurwa, czekaj. Jak... Telefon? Sprawa się chcesz? Skończy. Zaraz dzwonię do ciebie. Czemu nie odbierasz? Z mojej dziewczyny robisz prostytutkę? Żeby cię... Wiesz co? Święta ziemia w te nogi popierdoliła. Zobaczymy, ty, co kurwa, będzie... Ty ruda jeba na pało, ty... Ty słuchaj... Ten stadion? Jeszcze raz. Chicken Potter? Jeszcze raz. Ty pracujesz w kuchni? Jeszcze. Ty się nadajesz, kurwa. Ty pomywaku pierdolony. Żebyś zdechł. Zamknij się. Dobra. Zdech, żebyś śmiecił. Ej, zamknij się. Dobra, powiedz coś. Ej, jeszcze raz. Sapnij do kobiety kogoś. Nie, niech sapnie do swojej kobiety. Ciebie zostawiła Portugalka, taki znasz portugalski. Chcesz kurwa prawdy? Ty, zaraz będę na Luisa, zaraz będę na Hitler Green i zrobię kurwa, koło twojej kobiety dziecię wyrzuciła. Ty nie robię, pierdolony. Schorowany, a zbyściarzu, ty pierdolony. Tu, żebyś kurwa, wiesz co? Ty szmaciarzu jebany. Ty. Myślę, że dobrze, zrobimy update po sprawie. Jak update? Prawda, razie... kurwa, siedzi w fotelu w czerwonych szelkach. Tego kwiata byś podlał, kurwo. Dobra. Jebana. Ty szmaciarzu pierdolony. Gdzie masz, kurwa, tabakę, który ci przywiózł inżynier? Podlewałeś? Ty brudasie jebany. Ty szmaciarzu. Dobra. Na razie zakończymy, zobaczymy, co się stanie po sprawie. Co się stanie, kurwa? Może Rado wolność! W lepszym pomoże. Z Mareckiem, kurwa, zasem piękne, kurwy jebane. Będą tam pierdolczka, co powiem. Czekamy pod sądem, zobaczymy, jakie będą wiadomości później.
No, uspokoił się trochę, nie wiem co go napadło, no ale taka... Co napadło? Tego... To rudo kurwa z tym brudkiem, okularki założy? Zdejmę ci te okulary, kurwa. Taki cwany jesteś, czemu tu dzisiaj ciebie nie ma? Ty szmaciarzu jebany. Tak, miałeś rację. Bo będę sprzątał po tobie ten cały syf, który pokażę później zdjęcia, jak zrobiłem wcześniej ogród, a co zostawił Rado. Sprzątnąłem już dość dużo tutaj. Około 5 worków, puszków, puszek, butelek, sajderków. Popatrzcie sobie, co Rado zostawił po sobie jeszcze, co nas nosił. Na zdjęciach będzie pokazane wszystko, jak ten ogród wyglądał, zanim Rado prowadził się. I Rado, nazywając mnie brudasem, wstydziłbyś się, nie? Bo ten cały syf należy do ciebie. Mógłbyś przyjść i go pozbierać sobie. Także, jak widać, pełno tego dziadostwa jest od Rado. I to, że jechałeś po mojej rodzinie, to dobrze wiesz, że będziemy to załatwiać już chyba inaczej. Bo dość tego całego patentu, który twierdzisz, że można. Tobie, youtuberowi, wszystko wolno. Nikt ci nic nie zrobi, tak? No, niestety. Ale ten kolorek jak cię drażni, tak cię będzie dalej drażnił. Tyle, że zaraz ci powiem, co będzie dalej po obejrzeniu slajdów. Kojarzycie ten włas? Tu jest właśnie historia Pinokia i Geppetta. Jak Geppetto rzeźbił Pinokia i mu otworu brakowało. Także misiu, dalej biedny. Ujeb. No nie do końca czysty. Ja nie chcę dotykać się tego. No to także co do historii Geppetta i Pinokia. To jest właśnie, nie wiem jak się miejsce, gdzie się rzeźbi nazywa dokładnie, no ale wy powinniście już to wiedzieć. A teraz do ciebie, Rado, kontynuując. Mówisz, że przyjedziesz na Oluisza, mi okulary mi zwalisz i w ogóle. I zrobisz ze mną porządek. Tu masz cały zestaw, rękawice, zapraszam i zróbmy to jak faceci. Nie bądź przysłowiową cipką i wreszcie podejmij walkę. I skończmy tą szopkę na YouTubie, bo gadaniem daleko nie dojdziesz. Godzeniem się ze swoim plackiem, no śmiech. Śmiech na sali, wszystko ustawka. Dawanie mu Afgana, ty nigdy Afgana nie miałeś w rękach, człowieku. Dawałeś mu OG Kush, jak chciałeś wiedzieć, medyczny. Także nie kłam przynajmniej widzów. No, a co do pracy, no to gumaczki też pewnie pamiętacie. Jareczek z Radem pożyczyli, żeby Rado w rzece się pokąpał. Także następny, który mądry jest, nie? Mówiąc o moich rodzicach, Rado, ci ludzie chcieli cię adoptować. Nie miałeś prawa odezwać się na temat ich. Twoja mama oddała cię do domu dziecka. Moja jaka jest, taka jest, ale dbała o to, żebyśmy się wychowali na jakichś ludzi. Także za to, że poruszyłeś rodzinę, to ja cię zapraszam serdecznie. Tak jak ty mówisz, że przyjedziesz i okulary padną mi z twarzy i że zdechnę i w ogóle. Zapraszam cię na Luiszem i pogadamy. Weź z sobą Alinę,
Ja Aliny nigdy na Alinę złego słowa nie powiedziałem. Ty teraz nawet Aliny zdjęcie pokazałeś w pokoju. Na moim live'ie ludzie już wiedzą, jak mają nazwisko Alina, bo wypisywali imię i nazwisko oni. Ja nie podałem tego. Ty kłamałeś Alinę od samego początku. Także jestem ciekawy, gdzie jest twój brat, o którym Alinie powiedziałeś, a ty nie posiadasz brata, tylko siostrę, która jest zajebistą kobietą i w domu dziecka jakoś nie wylądowała tak jak ty. Także obwiniając siebie, że jesteś chory, bo w alkoholu jesteś, no przykro mi, ale nie żal się na to, że alkohol robi z ciebie coś. Ty po prostu jesteś chory na umysł, człowieku. I tak jak mówię, chcesz załatwić to wszystko? No to możemy to załatwić jak facet z facetem. Wczoraj mówiłeś na wywiadzie u swojego serdecznego przyjaciela, że znasz sztuki walk. Ja też coś tam znam, nie chwaląc się. Zróbmy z tym porządek. Weź Alinę, żeby po prostu przypilnowała tego. I nie musimy mieć więcej osób niż tylko ona może tam być. Ja i ty. Możemy to załatwić gdziekolwiek i będzie po wszystkim. Rozumiesz? Bo mnie nudzi nagrywanie o tobie, bo nie jesteś gwiazdorem. Urodziłeś się w szalecie i zdechniesz w tym szalecie wcześniej czy później. Także ty dobrze wiesz, że nic z ciebie nie będzie. Jeszcze co ci mogę powiedzieć, Rado, że wyzywanie mnie od brudasów i w ogóle, no sorry, ale ty doprowadziłeś cały ten dom do syfu. Kto pisał po ścianach świeżo wmalowanych? Gwoździe w nie wbijał i w ogóle. Nie zmieniłeś nigdy mieszkania. Zawsze mieszkałeś w tym domu. Nigdy nie zmieniłeś mieszkania, bo jesteś osobą medialną i twój poskok wyszedł. Ściemniałeś ludzi jak tylko się dało. I ściemniasz do dzisiaj. Twoje laptopy na łóżku. Mam zdjęcia, że masz matrycę rozlaną na jednym. Także myszka nie była włączona, nie świeci się. Wiesz, jest taki zoom na twoje laptopy, że jak następnym razem coś robisz, to rób tak, żeby ludzie tego sprawdzić nie mogli. Bo ja mogę pokazać dowody. Także ja cię serdecznie zapraszam. Pogadajmy jak facet z facetem. Nie to jak dzwoniłeś do mnie z Rafikiem cały czas, jadąc, że przyjedziemy razem z Romami i nawalimy ci. Przyjedź sam i zrób porządek ze mną. Ja bardzo chętnie z tobą porozmawiam jak facet z facetem. Tak jak w Rudziskach, za dzieciaka, jeden z moich znajomych porozmawiał z tobą, dostałeś łomot, popakałeś się i tyle, bo też świrowałeś, że jesteś ktoś. Także ty już od dzieciaka dużo kopałeś mordą, a przyjmować na szczenę nie umiesz. Także zastanów się, co robisz, bo ja z tym, co na policji pójdzie, to pójdzie. Ja mogę to odwołać, jeżeli przyjdziesz i zmierzysz się ze mną jak facet jest z facetem, a nie dzwoniąc, gdzie i tak mam wszystkie nagrane twoje groźby, bo ty mnie nauczyłeś tego, żeby nagrywać każdego. Także po co mamy mieszać policję? Kochasz policję, wiem, kochasz donosić, ale ja mogę odwołać to wszystko. Tylko ty musisz zjawić się twarz w twarz z tym rudym kuzynem, bratem, czy jak ty tam chcesz. Bo za to, że pocisłeś, to będziesz po prostu, no pokaż, że twoja gęba jest wolniejsza niż twoje ręce, nie? Pokaż to i udowodnij, że jesteś facetem, a nie zwykłą cipką, nie? Już próbowaliśmy nieraz sparingować i wiemy, kto jest kto. Ale chcę, żebyś zrobił to, co na tym filmiku spod sądu powiedziałeś i wreszcie dotrzymaj słowa i przyjedź. Albo podaj mi adres, a ja przyjadę i nie będzie problemu z tym. Bo poruszyłeś za dużo, za głęboko. Miało nie być mieszanych kobiet, rodzin, nikogo. Sam żeś to poruszył. Ja ani z Mareckim, ani z Asem nie trzymam. Mareckiemu nie chcę teraz cisnąć za wczorajsze, ale gówno wie i w dupie był. Tyle mogę powiedzieć. A ty, Rado, zapraszam. Zapraszam cię serdecznie. Pamiętaj, że co do okularów, że mi spadną, to są właśnie twoje okulary, wiesz? To chyba ci spadły, wiesz? Także zapraszam i zrób to samo z moimi. Tak jak powiedziałeś, że mi okulary spadną. Bo ja gardę potrafię trzymać, nie jak ty. I przestań z internetem
Tylko przyjedź i zrób ze mną porządek. Bo nudzisz. Nudzisz, nudzisz i jeszcze raz nudzisz. Tym szczekaniem. A jak chcesz mi zamknąć mordę? To właśnie temu rudemu kuzynowi, jak na filmiku powiedziałeś, przyjedź i zamknij mordę. Bo ja nie mogę się doczekać. Drodzy widzowie, nagrałem to wszystko. Cały ten filmik z tego względu, że nazywając mnie konfidentem, właśnie zobaczyliście wszystko jak idzie, co jest co. I dlatego ja mówię, niech Rado przyjedzie, zrobi porządek ze mną, damy se popysku, jak faceci. Niech jego kobieta będzie tam, żeby wspierała go i zabrała go później do domu, jak skończymy to. Nie ma żadnych problemów z poruszaniem się po Londynie. Jechałem wczoraj, nikt mnie nie sprawdzał, można jeździć, można. Także, a jak coś, to że się jedzie po lekarstwa i przepuszczą. Także nie ma żadnej wymówki. A ja postąpiłem w ten sposób, jak postąpiłem, żeby wam pokazać właśnie, dlaczego to wszystko się stało. Bo złamał pewne zasady i trzeba zrobić wreszcie porządek z tym. I chyba koniec z tym wszystkim wieszaniem psów na sobie, tylko niech przyjedzie i pokaże, że jest wreszcie facetem, a nie pipką. Bo straszyć przez telefon to on se może. Także przepraszam was, jeżeli was uraziłem w jakikolwiek sposób na tym filmiku. Ale ja już mam dosyć tego wszystkiego. I chciałbym bardzo, bardzo to zakończyć poprzez face to face z Radą. A wtedy ja mogę wycofać nawet te zarzuty, bo powiem wam, że jak ja karę mu wymierzę, to policja mu aż takiej kary nie wymierzy. Także Rado, przemyśl to wszystko, numer telefonu masz, Alina ma do mnie numer telefonu, zgłoś się, umów się ze mną, nie bierz bandy chuja. Bo to tylko problemu sobie narobisz. Jesteś moim kuzynem, ja jestem twoim kuzynem. Zakończmy to jak faceci, a nie jak pipy. Bo ta trylogia może trwać lepiej niż moda na sukces. To ci powiem tyle. Jeszcze teraz jak zacząłeś ze swoim przyjacielem, to ja będę miał tematów a tematów. Także ustań na wysokości zadania chociaż raz. I nie kłam, tylko rusz dupę na Luisham. I zrób to, co trzeba zrobić jako facet. Ja cię serdecznie zapraszam. Ja cię nie grożę. Ja cię zapraszam, żebyś wyjaśnił twarz w twarz całą tą sytuację. Nie będzie kamer. Nie musimy tego nagrywać. Zróbmy to po cichu. I tyle. Także czekam na twój odzew. I zobaczymy, co dalej będzie. Co do widzów, dziękuję serdecznie za oglądanie. I pozdrawiam was serdecznie, a co będzie w przyszłości, okaże się po tym filmiku. Do zobaczenia.